Witam wszystkich. Dzisiaj będzie Polska Racja Żywnościowa SRG 5 1 DOS. Nie będzie to kompletna recenzja. Pokażę tylko nowe rzeczy, które nie występują w starszej wersji. Część druga. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Danie główne. Leczo z kiełbasą. Puszka 300 gramów. Tu mamy nieco rozwinięty tytuł. Plastry kiełbasy w sosie pomidorowym z warzywami i pieczarkami. I tak to wygląda przed. I po podgrzaniu. Dość spora ilość kiełbasy wieprzowej, ale w międzyczasie zrobię sobie herbatkę o smaku limonki z ekstraktem zielonej herbaty. W postaci takich granulek. Ja to zalewam około 220 ml wody. Więcej nie trzeba. Kiełbaska bardzo dobra, chrupiąca taka skórka. W sumie to te kiełbaski to są też w innych racjach, w innych daniach, na przykład w bigosie, w paprykarzu łowickim. Naprawdę wyśmienita kiełbasa, dobrze doprawiona. Mamy tutaj cukinię, czerwoną paprykę, fasolę szparagową, zieloną i pieczarki. Wszystko zalane takim sosem pomidorowym. Nawet sosik nieźle smakuje. Prawie że doprawiać nie trzeba. Można tam trochę dosypać pieprzu, ale w miarę jest dobrze doprawione. No ja bym raczej tego dania leczem nie nazwał. W leczu raczej nie powinno być fasoli szparagowej. Ale widocznie taki wymysł producenta. Naprawdę świetne danie. Kiełbasa jest tutaj najlepsza. Reszta warzyw jest też taka mięciutka. Dobrze się to podgrzało. Pieczarek to ja tu widziałem chyba dosłownie dwa małe kawałeczki. No najwięcej tu jest sosu, kiełbasek
i papryki. Wyśmienite danie. I herbata. Jak dla mnie bardzo dobra. Lekko wyczuwana taka goryczka z zielonej herbaty. Ale dość mocny jest smak limonki. Świetna. Danie ekstra. Zmiana na pewno w tej racji jest na plus. I mamy kolejne danie. Tym razem jest to filet z kurczaka w sosie serowym. 300 gramów. Samo mięso to 50% zawartości tej puszki. Więc całkiem sporo. I tak to wygląda przed i po podgrzaniu. Mamy tu dość spore kawały mięsa z piersi kurczaka. Nawet tu jeden się trochę podpiekł podczas podgrzewania. Mogło być to nieco trochę rozdrobnione. Lepiej by się to przygrzało, no ale trudno. Widać, że to naprawdę prawdziwe kawałki mięsa, a nie jakieś zmielone. Kurczak przepyszny. Bardzo dobrze zrobiony, prawdopodobnie ugotowany. No i teraz sam sos. Powiedziałbym smak taki drobiowo-serowy. Z tym, że tego sera to tak zbyt mocno nie czuć. No dla mnie to lepiej. Nie jest też to zbyt słone, jakby się oczekiwało po serze. Można to nieco doprawić. Jak zwykle pieprz to ja zużywam przy pierwszym daniu w całości, więc do drugiego trzeba mieć swój. Brakuje tu jakichś warzyw na pewno. Mogliby dodać na przykład marchewki. Przynajmniej. Naprawdę wyśmienity kurczak. Widzę, że coraz lepsze robią dania w polskich racjach. I bardzo dobrze. W miarę dobrze się mięso komponuje z tym sosem. I kolejna zmiana dania. Jak najbardziej na plus. Świetne danie. Koncentrat napoju herbacianego o smaku owoców leśnych. Tak jak inne napoje w postaci takich granulek. Dodajemy tu według producenta 250 ml.
Ja jak zwykle robię inaczej i dodaję około 220-230 ml. Tyle według mnie wystarczy. Napój jest na bazie ekstraktu z czarnej herbaty z koncentratem z aronii, koncentratem z czarnej jagody, maliny i poziomki. A główny składnik to oczywiście cukier i glukoza. No ale kalorie są potrzebne. Pieczywo chrupkie to cały czas jest te same, jedynie opakowanie jest przezroczyste. Kolejna konserwa, golonka wieprzowa, a w składzie mamy mięso wieprzowe grubo rozdrobnione 83%, woda, sól, przyprawy, których tutaj nie podali, no i niestety stabilizator, przeciwutleniacz i substancja konserwująca. Początek był dobry, końcówka najgorsza. Ale zobaczymy, jak to smakuje. Może nie będzie wcale takie złe. Tak to wygląda. Jest trochę galaretki. Widać trochę tłuszczu. Golonka musi być tłusta. W smaku całkiem niezłe. To pewnie... No, jak zwykle wiatr mi za to zaczął wszystko wywiewać. Zapewne smak jest taki dobry ze względu na te konserwanty. Jakby nie było konserwantów, byłoby pewnie gorsze. No i można jeść. Jak dla mnie mięso bardzo dobre, dobrze doprawione konserwantami i polepszaczami. Galaretka też jest dobra. Ta galaretka jest dlatego, żeby takie mięso nie było zbyt suche. Tak jest nieco wilgotne, ale bardzo dobre. Jak chcemy dokończyć później, i mamy zamknięte. I przechodzimy do kolejnej nowości. Dżem wiśniowy, wysoko słodzony. No trochę się roztopił. Ja tam wolę dżemy, jak są w takich tubkach, w niektórych racjach. Lepiej się po jakimś pieczywie czy krakersach rozprowadza. No ale ten jest w miarę roztopiony, więc poszło wszystko sprawnie. No trochę... Słodki rzeczywiście jest.
jest wyczuwalna wiśnia, no ale cukier ją jakby zabija, ten smak. No ale w sumie nie jest aż taki zły. Po prostu kolejna porcja cukru. A skoro ma być więcej cukru, to mamy tu czekoladę ciemną. Otwieraj się. Ładna, ciemna tabliczka. ...60% kakao, czyli lepiej niż poprzednio i też lepiej smakuje. Nie jest może to wykwintna czekolada, ale zjeść się da. No i będziemy mieli więcej cukru we krwi. No i sam napój, herbatka. Jak dla mnie, jak zwykle, bardzo dobra. Nawet jeśli nalałem mniej wody, nie jest to zbyt mocno słodkie. Taki powiedziałbym dla mnie w sam raz. Jak ktoś chce nieco gorszą, to sobie może nalać wody tyle, ile producent zaleca. I to by było na dzisiaj chyba wszystko. Kolejne polskie racje już wkrótce. A tymczasem do następnego filmu.